Cześć, z tej strony Mordor i zapraszam Was na ostatni odcinek z serii, który, jak to już mam w zwyczaju, wrzucam mocno opóźniony. Ale rekompensując Wam to, zrobimy bardzo krótki materiał i już Wam mówię, że emocje na ostatnie dni przed końcem sezonu sięgały zenitu. Czy udało nam się dobić upragnione 3,5 Cario? Dowiecie się tego w następnym to nie odcinek Pokémon, gdzie Ash wystawia Pikachu na swoją ostatnią walkę w karierze. Dowiecie się tego dosłownie za chwilę. Średnio co 2-3 tygodnie robiłem screenshoty z mojego Rio i wyglądało ono tak. Z ostatniego 3181 na 3237 z wieloma już kluczami plus 25 w czasie, kilka tygodni później 3327 z pierwszymi 2-6 w czasie i przestałem grać. Nie było mnie w WoWie prawie 4 miesiące. Streamowałem też tamtego czasu inne gierki, jednak ciągle chodziło za mną to, że muszę wbić 3,5 Rio. Wiecie co? Obudziłem się na 3493 Rio 2 tygodnie przed końcem sezonu. Wspólnie z widzami śmieszkowaliśmy o 7 Rio, jako że codziennie próbuję zrobić jakikolwiek klucz w czasie i ciągle jest coś nie tak, albo po prostu nie jestem brany na klucz przez fakt, że Havok tak jak na starcie w S3 był metą, tak pod jej koniec stał się B, a nawet według niektórych źródeł C tierem. Nie mam dokładnego screenshota z tamtych 2 tygodni, ale kilka 2-8 w czasie, reszta na 2-7, 2-6 i 2 ostatnie rodzynki na 2-5, brakowało 7 Rio, mój Nemezis. I wiecie, ile kluczy trzeba było zrobić, żeby wbić to 7 Rio? Jeden, ale taki, gdzie na Tyra i na Forty jest wyżej zrobiony niż wcześniej. I tłukłem się z myślami, że no nie uda mi się tego zrobić i co ja z tą serią pocznę? Obudziłem się stanowczo za późno i brak zapału na WoWa pod koniec sezonu nie pozwolił mi spamować kluczy jak na początku. Jeden z widzów nagrał specjalnie dla mnie utwór wygenerowany przez AI, do którego brechtamy do teraz na streamach. Trochę nie do końca rozumiem co, ale jest napisane, czekajcie, jest ten. Ale mega. I zrobimy film na YouTubie. Jak się nie uda wbić 7 Rio. Ale nadszedł ten dzień. Ostatni dzień. Gdzie udało nam się trafić na jedną dobrą ekipę i ukończyć w czasie Waycresta 28, dając nam tym samym 12 Rio, więc ostateczny wynik wygląda następująco. 3505 Rio, 5 razy plus 28 w czasie, 3 razy plus 27 w czasie, 6 razy plus 26 w czasie i te dwa rodzynki plus 25 w czasie, których do końca sezonu nie udało nam się spuszować nawet na 2-6. Sezon czwarty był dla mnie rekordem osobistym, dlatego zdecydowałem się na postać z czystej mety na start. Nie żałuję tego, bo czego by tu żałować? Zajebiście się bawiłem i fakt dostawania się na większość kluczy na początku sprawiał, że fan był jeszcze większy i nie trzeba było się frustrować jak przy wyborze czegoś, czym Havok stał się pod koniec sezonu. Chciałem dojść jak najwyżej i to też zrobiłem. Mam nadzieję, że seria Wam się podobała, bo dla mnie jest ona pewnego rodzaju małym trofeum, jako że na retailu gram od 2 lat i to był dokładnie drugi sezon, w którym zdecydowałem się nastawić na puszowanie Rio. Na koniec powiem Wam jeszcze, jak to wygląda u mnie w sezonie czwartym. Jak to już mam w zwyczaju, mind został zmieniony, albo raczej w sumie nastąpił dla mnie powrót do postaci, która jest moim prawdziwym mainem i chodzi tutaj o Warriora. Warkę mainowałem przez 10 lat na prywatach i przez pierwszy rok na retailu, gdzie wyszedł dodatek Shadowlands. Gram głównie Armsem, ale Fury sprawiają mi więcej frajdy, więc nie patrząc na mniejsze osiągi, chyba bardziej skłonię się grać Fury. Co do puszowania Rio, odpuszczam go całkowicie w tym sezonie, mój cel został osiągnięty. A na horyzoncie pojawił się kolejny, jednak nie związany z kluczami, a z nagrywaniem filmów. Także możecie się spodziewać, że teraz dużo bardziej skupię się na swoim kanale YouTube, teraz i w nowym dodatku na starcie w głównej mierze. A jak Wam poszło w sezonie trzecim? Jakie Rio wbiliście i jaki najwyższy klucz udało Wam się skończyć w czasie? Piszcie w komentarzu, a ja się z Wami żegnam. Dbajcie o siebie, trzymajcie się i do następnego materiału czy streama. Moim prawdziwym mainem i chodzi tutaj o Warriora. Lala.